W naszym studiu Maciej Burda, urodzony 1975, jak spuszczał wodę, to się śmiał. Dzień dobry Państwu, cześć Tomaszu. Dzień dobry Macieju, poprawnie przedstawiłem. Tak, za trzecim razem udało się, jestem bardzo wdzięczny. Po cięciu. Spotkaliśmy się w studio, bo dzisiaj Wielki Czwartek i będziemy omawiać temat 60, ale zaczniemy od historycznej postaci Judasza, który, no właśnie dzisiaj się okaże, czy był sprzedawcą, czy był 60. Jak myślisz? No ja mam bardzo ciepły stosunek do Judasza akurat, nie? No, ale to wszystko? Czy zawsze musi być tak, że musisz się rozkręcić? No nie, ale Tomaszu, popatrz. Przecież jak była ostatnia wieczerza, to Jezus zapowiadał, że jeden z was mnie zdradzi. Więc ja akurat nie zgadzam się z tymi prądami, które twierdzą, że Judasz był elementem boskiego planu. Przecież oni się z Jezusem na to wszystko umówili. No nie może być tak, że Syn Boga nagle jest zaskoczony, że ktoś mnie zdradził. To jest oczywiste dla mnie, że Judasz był przyjacielem Jezusa. Zresztą, o ile pamiętam, Jezus zwraca się do Judasza w jakiś taki wyjątkowy sposób, jak nie mówi do nikogo innego przez całą Biblię. Mówi tak do brata albo do kogoś, kto jest wspólnikiem w tajemnicy. Także, wiesz, ci, którzy uważają, że Judasz był zły, wiem, że ty chcesz wspominać o jakichś tutaj barbarzyńskich zwyczajach związanych z męczeniem kukły Judasza. Ja jestem wielkim przeciwnikiem tego. Dlaczego? No bo, wiesz, to w ogóle była przecież taka sekta w II wieku bodajże jakichś ofitów i oni czcili Judasza jako tego, który się przysłużył, jako ten, który zgodził się dać tą przysługę Jezusowi, żeby go zdradzić i dzięki temu on mógł zbawić ludzkość. Oni czcili też węża wprawdzie, jako tego, który był elementem boskiego planu, ale no, nie możesz krytykować Judasza. No, ja nie krytykuję. Ja bym był wielkim obrońcą Judasza, gdyby doszło do... Ja nie krytykuję. Ja przy okazji, jak jesteśmy przy Judaszu, to chciałem tylko napomnieć, że istnieje taka tradycja nie tylko w Polsce, tak zwane, tutaj sobie nawet wypisałem z Wikipedii, to możecie Państwo sprawdzić, palenie Judasza, wieszanie Judasza, Judaszki, występujący w wielu krajach ludowych zwyczaj związany z chrześcijańskim świętem Wielkanocy. Polegało to na tym, że takiego Judaszka się po prostu robiło, no i tam na przykład duszonko, bicie, miażdżonko, taka tradycja. Tak. Na szczęście Kościół jej zakazał, może nie na szczęście, ale to się po prostu rozpędziło, bo przerodziło się to, że to palenie Judasza przyniosło się na pewną nację, która niestety no nie zawsze była szczęśliwa z tego tytułu. Ale to był wynik tego, że ludzie nie czytali Ewangelii. Myślisz? No, każdy, kto uważnie to przeczyta, to będzie przekonany o tym, co powiedziałem, że Judasz jest pozytywną postacią w tym wszystkim. Gdyby nie Judasz, to nie miałbyś szans na zbawienie. Gdyby nie Judasz, to Jezus nie wykonałby swojego planu. No, no jest argument, przekonałeś mnie. Dziękuję. Zmieniam myślenie. Weź ten młotek z tego stołu. No już myślę, że będziemy Judaszkę ukatrupimy. No to na twoje życzenie. Dziękuję. Może wrócimy. Może wrócimy do Judaszka jeszcze. No natomiast... No dobrze, ale teraz wracając. To jest według ciebie Judasz. Był konfidentem, czy nie był konfidentem? Był 60, czy był zwykłym sprzedawcą? No Tomaszu, jeśli przyjąć, że oni się z Jezusem umówili, to on nie zrobił niczego złego. Nie był żadnym sprzedawcą, tylko był realizatorem jakiegoś porozumienia z Jezusem. Natomiast... To dlaczego mu się dostało tak, iż zostało w historii, że jest palenie Judaszka? No? Wiem, bo ludzie po pierwsze nie czytają Ewangelii, w ogóle mało czytają, a po drugie te przekazy rozumieją powierzchownie. No Judasz, bo pytanie jest takie, czy Judasz był 60? No 60 Judasz nie był, bo nie podjął tak naprawdę żadnej współpracy, ani niczego nie ujawnił. Ale tego nie wiemy. Ale on był tylko informatorem. No, tego nie wiemy, bo też widzisz, to co ty mówisz, Ewangelii pisali ludzie i różnie mogli tam napisać. No ale zaraz, Tomaszu, to herezję wypowiadasz w tym momencie. Przecież cztery Ewangelie są uznane za napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, więc ja tego nie kwestionuję. Dobrze. Niech będzie. Także z perspektywy, wiesz, bo ludzie myślą, że każdy, w ogóle to rozumienie pojęcia 60 takie ludowe znowu jest błędne, bo jeżeli potrącisz babcię na pasach i złamie jej się ręka na przykład, po czym skleisz jej tę rękę, pojednasz się z nią, zapłacisz jej jakieś pieniądze i w związku z tym sąd nadzwyczajnie złagodzi ci karę, to też jesteś 60.
a wszyscy myślą, że 60 to jest ktoś bardzo zły, a to jest przepis szeroki, który obejmuje różne możliwości złagodzenia kary w związku z postawą osoby, która ma kłopot z wymiarem sprawiedliwości. I 60 to nie jest tylko ten, który sprzedaje swoich kolegów, informuje o ich przestępstwach, ale to są również ci, którzy na przykład zawierają porozumienie z pokrzywdzoną, to są ci, którzy są młodociani z uwagi na ich wiek i okoliczności sprawy, powinni być potraktowani łagodniej, więc no to jest trochę tak jak z Judaszem, że wszyscy myślą, że Judasz był zły, a tak naprawdę był dobry. Wszyscy myślą, że 60 to jest jakiś najgorszy człowiek w społeczności, na osiedlu, na podwórku, a no to tak nie jest do końca. Najsłynniejsi świadkowie koronni. Najpierw powiem, co wyczytałem w świecie. Był taki gość, Sammy de Bull, Salvatore Gravano, który no, przyznał się do 19 morderstw i zgodził się zeznawać przeciwko szefowi rodziny Johnowi Gottiemu. W rezultacie Gravano został skazany na 5 lat, a Gotti dostał dożywocie. To już wiesz, dlaczego ludzie tak myślą o 60-tkach. Ja nie znam człowieka akurat, nie, także nic nie potrafię o nim powiedzieć. No nie, ale chodzi o to, że generalnie ci, co idą na współpracę, wykupują się po prostu z tych swoich ciężkich grzechów. I tu jest właśnie taki przykład, że no, ktoś, kto zabił, przyznał się do 19 morderstw, dostaje za to tylko 5 lat. No to prawda, jest jakiś element niemoralny w przepisie, który pozwala na nadzwyczajne złagodzenie kary w zamian za to, że pójdziesz na współpracę i wyjawisz grzechy nie tylko swoje, ale i swoich kolegów, bo tak naprawdę to jest zachęcanie do tego, żeby być donosicielem. A donosicielstwo co do zasady jest postrzegane jako zła cecha współbratymców. I ja się z tym oczywiście zgadzam, ale mówiliśmy chyba o tym w czasie ostatniej rozmowy, że to jest ważenie dwóch dóbr. I ustawodawca uważa, że jeżeli możemy wykryć jakieś nowe przestępstwa dzięki temu, że ktoś zachowa się niemoralnie, no to jego zbawienie nas nie interesuje, tylko korzystamy z nowych informacji, które pozyskujemy. To jest też takie trochę rozleniwianie organów ścigania, bo zamiast podsłuchiwać, podpatrywać, wykrywać i prowadzić działania operacyjne, sadza się takiego konfidenta przed prowadzącym czynność i on wszystko opowiada. A nie masz takiego wrażenia, że to jest taka pozostałość z tamtych czasów? No bo to, co mówisz, nie, to właśnie rozleniwia organy ścigania i nie ma takich twardych dowodów na pewne rzeczy, nie? To są tylko pomówienia. No, a to jest już inny problem. To może jeszcze do niego wrócimy. To jest problem taki, czy 60 mówi, czy zawsze ci, którzy decydują się na współpracę, mówią prawdę, czy można im ufać. Chodzi mi o samą konstrukcję, że wiesz, że ustawodawca zachęca, tworzy taki system, w którym donosicielstwo jest cnotą. I to chyba wszystko, to jest najgorsze, nie? Bo jak wychowujesz... Jest cnotą, a później jeszcze możesz na tym zrobić fame. Przykładem jest taki nasz tutaj polski świadek koronny Masa, który pisze książki. Praktycznie jest niby świadkiem koronnym, ale jest celebrytą. Tak, ale można to powiedzieć. Tak, no jemu akurat nie do dwuznaczności postaci, jak w przypadku Judasza daleko. Jesteśmy na polskim rynku, nie na światowym. To prawda. Ale nie, to mnie w ogóle nie obchodzi to, czy ktoś robi interesy na tym, że został konfidentem. Mnie nie bardziej... obchodzi cię to, ale to nie masz takiego znaczenia, że ta, nie wiem jak to powiedzieć, subkultura też gangsta, więzienna też już po prostu upadła? Że to już, ja mam takie wrażenie, że ci młodzi, którzy tam wchodzą na tą ścieżkę, oni już idą z taką premedytacją, nie? A że tam najwyżej się rozpruję i jakoś sobie poradzę. I, tak, poświęcę, no, i poświęcę kolegów. Zresztą przerabiasz chyba te rzeczy na bieżąco, to widzisz też, nie? No to jest właśnie pytanie, skąd się biorą 60-tki, no bo jakby poczynając od Judasza, czyli jakiejś tam współpracy w imię dobra, bo będę stał na takim stanowisku, że jednak tam było to będę go bronił do samego końca. A ty przeczytałeś Pismo Święte? No chociażby w szkole. Całe? No całego chyba nie przeczytałem, ale starałem się. A to jest tylko przekład, więc obcujemy tylko z cieniem tego, co było naprawdę. Ale poczynając od tego Judasza, to możemy powiedzieć, że tam idea była szczytna. Natomiast jak sobie tak pomyślimy, dlaczego ludzie decydują się na współpracę z organami ścigania i korzystanie z tej 60-tki, no to przyczyny są bardzo różne. I obecnie ludzie ciężej znoszą pozbawienie wolności, bo są pozbawieni dostępu do telefonu,
do komputera, do portali społecznościowych jest im ciężej niż było dawniej, więc niewykluczone, że po prostu obawa przed pozbawieniem wolności powoduje, że ktoś decyduje się na tą współpracę. No czasem to jest być może wynik rzeczywiście kalkulacji. Ktoś uważa, że zarabiał dobrze, trudniąc się jakąś działalnością przestępczą i szkoda mu tych pieniędzy, które zarobił, a przy okazji podjęcia współpracy da się być może coś zaoszczędzić. Być może coś tam sobie zakopał i będzie mógł odkopać po wyjściu na wolność. No i to jest po prostu biznes, tak? Zawiera jakieś tam porozumienie. Są też 60-tki, które moim zdaniem wynikają z tego, że ludzie się źle traktują. Na marginesie społecznym. To możemy od razu powiedzieć, że na naszym krakowskim podwórku cała sprawa tych ludzi związanych, mówiąc ogólnie, z klubem piłkarskim Wisła, to jakby ta ilość osób, która podjęła tam współpracę, wynika z tego, że byli źle traktowani. Tam było, jak ja byłem w pewnym momencie obrońcą, to było bodajże 19 osób, które zdecydowało się na składanie wyjaśnień i ujawnianie jakichś tam okoliczności, ale tam tu widać przewagę policji nad światem przestępczym, przynajmniej w tym mieście. Oni bardzo mądrze to rozwiązali, ponieważ zaczęli od osób, które zostały w jakiś sposób wykluczone z tej społeczności, były słabsze, chętniej decydowały się na współpracę, bo nie miały niczego do stracenia. I w chwili, kiedy słynny Paweł M., pseudonim Misiek, zdecydował się na podjęcie współpracy z organami ścigania, to tak naprawdę nie była to już zdrada, a jedyne mądre postąpienie. No bo było już tyle osób, które współpracowało z tymi organami ścigania, że on nie mógł zachować się inaczej. A to prawda, że przy takiej ilości świadków koronnych policja już nie chciała kolejnego, tylko jak chciałeś zostać 60, to musiałeś mieć jeszcze potwierdzacza? To znaczy ja tylko spotkałem się z prokuratorami, którzy mówili, że taki zakaz 60 wywieszą sobie na drzwiach, bo jest ich zbyt wielu, że wszyscy teraz, którzy są tymczasowo aresztowani, to pragną podjąć współpracę. To słyszałem takie historie bezpośrednio. Ale wracając jeszcze do tego wątku, dlaczego ludzie podejmują w ogóle rozmowy z prokuratorami, z policjantami, bo to jest chyba jednak ważne, bo ja pamiętam podwórko lat 80. i taką więź środowiskową, której być może nie ma w tym momencie, w sytuacji, w której te osoby, które wyżej stoją w hierarchii, wykorzystują, nie rozliczają się, biją, wymagają rzeczy, które są niemożliwe do zrobienia. I nikt nie może mieć pretensji z tego świata przestępczego w sytuacji, kiedy pojawia się 60, która wcześniej była nieuczciwie traktowana. Więc zanim rzucisz kamieniem w 60, zastanów się, czy się rozliczałeś uczciwie, czy byłeś miły, czy pomagałeś. A po czym rozpoznać przyszłą 60? A to nie wiem. A nie masz takiego wrażenia, że... Jezus wiedział, wiesz, bo to Jezus wiedział, że ktoś z was zdradzi. Nie tylko Jezus. Mnie ostatnio sąsiad nazwał jebanym Jezusem. Dlaczego? Bo się zdenerwował na mnie, ale wciąż jeszcze nie mam tej zdolności. Co żeś mu takiego uczynił? No, jego zdaniem zbyt późno wykonywałem jakieś tam czynności, ale to pominę. Grałeś na gitarze po 22? Nie, tam gitary nie słychać przecież. Wiesz, po czym ja mam takie wrażenie, po czym poznać przyszłe 60? Po tatuażach. Nie, po tych deklaracjach, mordeczko, gicie, nigdzie ci nie sprzedam, słowo droższe od pieniędzy. To u mnie się już zapala lampeczka. Takie deklaracje nieśmiertelności. No możliwe, że zawsze sztywniutko i wszystko będzie dobrze. Mordo, będzie dobrze. No takie zaklinanie rzeczywistości i a tutaj wiesz, a tutaj terminu trzeba dotrzymać, że w poniedziałek na 8 i już go nie ma. Nie? Już nie odbiera telefonu, już zaspał. No w każdym razie, wiesz, wracając do powodów, dla których ludzie podejmują współpracę, to one najczęściej nie są szlachetne. Ale też żadnych konsekwencji w sumie nie ma wobec tych osób, które podjęły. Na szczęście być może, nie? Bo tutaj... Dlaczego? Ale nie uważasz, że jest takie społeczne przyzwolenie na tego typu działania? I masz nawet tego naszego, którego pana tutaj wymieniłeś. On jest w programie ochrony świadków. Lokują go na osiedlu drużyny przeciwnej w zasadzie, albo blisko. Dochodzi do słynnej solówki, znaczy walki light kontaktowej według mnie, która obległa internet tutaj miejscowy. I
nie wiem, jak to się skończyło, czy tam ten drugi dostał jakiś wyrok, siedzi i tak dalej, bo tam... No jestem czasowo aresztowany z tego, no, co ja wiem. No właśnie, wiem, ale to już, ale... ja już pomijam to, że doszło do takiej sytuacji, czy taki świadek koronek już powinny w ogóle mieszkać w tym samym mieście, czy powinni go wywieźć gdzieś tam i przynajmniej chociaż za tą karę powinien mieszkać gdzieś tam, nie wiem, na jakiejś roli albo gdzieś tam daleko od miasta. I ja się na tym nie znam, to jest taktyka policyjna, jak chronić świadka koronnego. No to dobrze go chronią. Skoro go napada. Znaczy to nie jest świadek koronny, to, bo to też trzeba odróżnić, że ustawa o świadku koronnym to jest jeszcze jeden akt prawny, który coraz rzadziej jest stosowany i tych takich prawdziwych świadków koronnych było stosunkowo niewiele. To był masa, tak jak żeśmy go wspomnieli na początku. Natomiast tu ci ludzie, którzy decydują się na taką mniejszą... Ale powinni dostać przynajmniej, dobra, jak już się tam skruszyli i tak dalej, to nie powinni dostać, nie wiem, takiej okazji na nowe życie, mieć zmienione jakieś nazwisko, tak jak to, nie wiem, w Stanach robią, że po prostu są, dostają nowe życiorysy, nie? Bo nie dochodziłoby do takich, wiesz, no, w zasadzie śmiesznych, ale nie powinno być takiej sytuacji, że tam go napada ktoś i tak dalej. No było, nie było, jak położył już ten cały klan, no to i prawo powinno tak działać, że go powinno chronić państwo, no to nie powinno to być. No to jest jego swobodna decyzja. Myślisz? No pewnie. No, jakby chciał, to by wyjechał. Wiele osób, które podejmuje współpracę, zmienia miejsce pobytu i, no i po prostu nie naraża się na takie sytuacje, jak omówiona przed chwilą. Ale jest takie przyzwolenie społeczne na te 60, bo w zasadzie nikt z tym nic nie robi, nie? No na pewno się to zmieniło. Ja pamiętam taką sytuację z początku wieku, jak Pudel niejaki poszedł na współpracę. Nie wiem, czy pamiętasz Pudla. Był taki mężczyzna, który ze złotymi kolczykami, dwoma wielkimi takimi, chodził po dzielnicy Kazimierz, miał takie kręcone włosy. Ja kojarzę. No, był taką postacią, miał bardzo dobry wygląd. Miał iście gangsterski wygląd, mógłby spokojnie grać bez żadnej charakteryzacji w teledyskach gangsteraperskich. I on popełnił taki błąd w swoim życiu, że coś tam powiedział za dużo na protokół. Specjalnie wielkiej wagi to nie miało dla organów ścigania, ale zdradził. O, no to był. No i jego spotkało to, że popełnił samobójstwo w więzieniu. On tego nie wytrzymał. Dla niego to było zbyt wiele. On gdzieś tam wypowiedział się źle o swoim przyjacielu z dzieciństwa, z którym szedł przez całą drogę na tym Kazimierzu. Radzili sobie z trudami życia w biedzie, kradzieżami drobnymi, dziecięcymi i tak dalej. No i w pewnym momencie gdzieś mu się tam noga podwinęła i zrobił fałszywy ruch. No i czuł w sobie jakby odpowiedzialność za to, co się stało, no i samobójstwo było jedynym wyjściem. Natomiast raczej teraz z tych osób, które podejmują współpracę z policją, nikt już tego w taki dramatyczny sposób nie przeżywa. No, nie ma samobójstw z uwagi na podjęcie współpracy i niemożność poradzenia sobie z wyrzutami sumienia. Ja nie wiem, czy jest przyzwolenie na to, czy nie. Na pewno jest no taka... jak druga drużyna też się zaczęła kruszyć w ten sposób? Przeciwne. Ale to każde środowisko. Chyba najtwardszymi przestępcami są ci, którzy robią w sprawach gospodarczych. Oni się nie łamią tak szybko? No chociażby ci, którzy zajmują się VAT-em. Zajmowali. Zajmowali VAT-em. Dalej się zajmują czasem. No tam nie ma tak wielu współpracowników. Tam jest, bo tam właśnie jest więcej człowieczeństwa we wzajemnym traktowaniu się, wiesz? Myślę, że to z tego wynika. Nie ma przemocy, nikt z młotkiem na spotkania nie przychodzi. Z gumowym, Maciek, spokojnie. Nawet z gumowym. Lekkie ogłoszenie, gdzieś Judaszka tylko kontrolić. Ku tradycji. No dobra. A nie, bo to ja uważam, że większość środowisk, w którym pojawiają się konfidenci, jest sama sobie winna. To nie jest tak, że ci konfidenci biorą się z tego, że wszyscy są dobrze, a jeden okazał się przysłowiowym Judaszem. To najczęściej jest tak, że środowisko źle funkcjonuje, więc do większości współpracowników policji można mieć ograniczone pretensje o to, że to zrobili. Oczywiście z perspektywy przestępczej, no bo dla mnie to jest obojętne tak naprawdę. Czy ktoś się przyznaje, czy się nie przyznaje. Taka sama robota. Mam tutaj 10 pytań, 12 ułożonych przez pewnego człowieka. Pozwolę sobie zadać pierwsze. Dobrze. Czy każda 60 to konfident? No już powiedzieliśmy to sobie na samym początku, że nie każda. Czy każdy konfident to 60?
No nie każdy, bo niektórzy konfidenci po pierwsze nie są uczciwi do końca i wtedy nie zasługują na nadzwyczajne złagodzenie kary, ale tu trzeba powiedzieć o tym, że przepis jest zabawnie skonstruowany, ale ma to swoje konsekwencje. Otóż trzeba ujawnić co najmniej dwie osoby, które brały z nami udział w przestępstwie. To nie może być tak, że ujawniasz tylko jedną osobę, bo to jest niewystarczające, bo artykuł 60 paragraf 3 mówi o innych osobach. No i jak nie masz tej drugiej osoby, to musisz ją wymyślić. Albo pomówić kogoś, kto nie brał udziału w przestępstwie. Także sam ustawodawca wywiera taką presję na tych, którzy podejmują dużo współpracę. Dużo miałeś takich spraw? Gdzie tak ludzie tak dobierali sobie kogoś? Nie, to znaczy bardzo ciężko jest to stwierdzić, ale w ogóle to jest bardzo dziwne, że ci, którzy decydują się na tą współpracę, opowiadają czasem niestworzone rzeczy. To najlepszy przykład jest znowu z połowy wieku, był taki świadek koronny Wiesław Czy. I Wiesław, już jest prawomocnie zakończona sprawa, więc można o niej opowiedzieć. Wiesław stwierdził kiedyś, że z trzema kolegami był na napadzie. No i wszyscy mu uwierzyli. Postawiono tym kolegom zarzuty, no ale okazało się, że Wiesław był w więzieniu w tym samym czasie, więc wołają go i mówią, no chłopie, no ale ty przecież wtedy siedziałeś, jak ty na napadzie byłeś? No i niezrażony świadek koronny mówi, byłem w więzieniu, ale korzystałem akurat nie z przepustki. No więc wszyscy są zadowoleni, aż do momentu, w którym okazało się, że przepustka nie była wtedy udzielana, więc wołają Wiesława. Mówi, byłem na przepustce takiej nielegalnej. Miałem układ ze służbą więzienną, wychodziłem kiedy chciałem, akurat nie miałem taką sposobność, to wyszedłem, zrobiłem napad, wróciłem, nikt nie zauważył. No i wtedy już prowadzący to postępowanie się zdenerwowali, przesłuchali mnóstwo ludzi z zakładu karnego i ujawnili, że w czasie, kiedy napad był dokonywany, to Wiesław sprzątał strzelnicę, która akurat nie gdzieś tam w pobliżu zakładu karnego się znajdowała, a on był zatrudniony w tym właśnie miejscu. Więc dlaczego on to zrobił? Po co on opowiedział o tym przestępstwie? Nie mam pojęcia, ale takie historie się przytrafiają. Sam w sumie mam takie doświadczenie z jednym ze świadków koronnych. No jakie? No, byłem już z 15 lat obrońcą w sprawach, w których on obciążał ludzi i dzwoni do mnie. Nagle dzwoni do mnie świadek koronny. Co jest stosunkowo dziwne, no bo oni byli objęci tym rzeczywistym, prawdziwym pakietem ochronnym, więc zmieniali miejsce zamieszkania i kontakt z nimi był tak naprawdę tylko przez Centralne Biuro Śledcze w Warszawie. No i zadzwonił z jakimś tam problemem prawnym, po czym przysłał mi takiego SMS-a, w którym przeprosił, że wprawił mnie w osłupienie i że ma swoje problemy, myślał, że mu pomogę. Ja mu pomogłem w taki sposób, że przekazałem mu namiary na innego adwokata, natomiast 3 albo 4 lata później napisał do sądu, że to ja się z nim skontaktowałem w celu wywarcia presji na niego i obrony oskarżonego za wszelką cenę. I gdybym nie zachował tych SMS-ów, no to rzeczywiście może byłoby coś na rzeczy, może można byłoby mi postawić zarzuty. Natomiast z tej korespondencji wynikało jednoznacznie, że to nie ja do niego, a on do mnie, nie w celu ochrony kogokolwiek, tylko w celu rozwiązania jego problemu, więc też pytanie, dlaczego on tak zrobił? Ani ja z nim nie zrobiłem żadnego interesu, ani nie miałem z nim żadnych zaszłości takich jakby negatywnych. Po prostu tak sam z siebie to zrobił. Zawsze jest drugie dno. Może się kiedyś dowiemy. No ale myślisz, że jako Jezus umówiłem się z panem Krzysztofem i powiedziałem, słuchaj Krzysztof, zadzwoń tutaj nie, do mnie. Ale może broniłeś kogoś, kto panu Krzysztofowi zrobił krzywdę na przykład, nie? No Krzysztof to sobie sam zrobił krzywdę swego czasu, biorąc udział w tym słynnym morderstwie, gdzie doszło do śmierci 3 osób, więc... Kogo cieszyć 60, kogo smuci 60? A cieszy cię 60? Jak ktoś podejmuje współpracę, to Tomaszu, cieszysz się, czy uważasz, że jak każdy nowy współpracownik policji, jak się pojawia, to umiera mały kotek? Ja? Jak się pojawia 60? No. Znaczy nie wiem, no ja generalnie zawsze mam takie, przynajmniej z mojego doświadczenia, że takie to jest dla mnie dopełnienie tego, co widziałem przez ten cały okres, jak ktoś tam się rozpędzał, nie? Po tym mieście. Bo ja widzę tych wszystkich, znałem większość tych ludzi, bo oni też w jakiś sposób tam przenikali przez te walki, gale i tak dalej. Znaczy, od siebie mogę powiedzieć, że ten takie życie na pokaz i tak dalej, nie? Lansowanie się tymi wszystkimi dziewczynami, furami i tak dalej, to wszystko wcześniej później się rozpadnie, nie? I to już
Jeden już się tak rozsypał, nie? Ale cieszy cię to, kiedy jakby prawda wychodzi na jaw? No chyba tak, nie? Jest jakaś tam satysfakcja wewnętrzna, że jednak nauki Jezusa nieprzestrzegane. Tak, się dopełniają. Dają swój plon. Dopełniają się. I nie wiem, jedni mówią na to, że karma wraca i tak dalej. Jest tam jakaś sprawiedliwość, bo to, że oni tam coś podracą, to jest mniejsza z tym. Mi się wydaje, że tam właśnie to cierpienie jest właśnie w tej ciupie, nie? To jak już nie ma kolegów, jak już nie ma do kogo zadzwonić. No tak, tylko że wiesz, w takiej sytuacji 60 pociąga za sobą mnóstwo ludzi. Oni zawsze mówią. Ale i tak jest też nieszczęśliwy. No mówiłeś tutaj o panu z Kazimierza, który się wychuśtał, nie? Bo nie dźwignął tego, nie? No tak. Myślisz, że oni też tam nie myślą o tym? Że wszyscy są tacy. No, niektórzy myślę, że nie myślą. Myślą o pieniądzach, które gdzieś tam wrócą. Myślę, że najbardziej policjantów jednak cieszy taka 60, bo oni mają wykrywalność zrobioną. To jest dla nich chyba satysfakcjonujące. No jest, dla prokuratora to jest, wynik jest mnóstwo też, roboty. No. Prokurator to cierpi też, no bo musi Dlaczego? To wszystko obrobić, oskarżyć i tak dalej. Ale też ma wynik, nie? Ale prokurator tak nie pracuje, że mu potrzebny jest taki wynik. Myślę, że on by wolał wykryć coś trudno wykrywalnego, jeżeli jest ambitny, niż bujać się z 60, która obciążyła 50 osób i trzeba ich wszystkich załatwić. No, są jeszcze tacy ambitni prokuratorzy? Nie, myślę, że są. Mnie nie cieszą takie 60. A kogo smucą 60? No wszystkich, którzy zostali obciążeni, nie? Mało kto ma w sobie to zrozumienie Jezusa. Mało. No, żeby jeszcze przyjąć więcej. No, żeby podziękować. Dziękuję ci, mój przyjacielu, że mnie obciążyłeś. Dzięki tobie kończę z działalnością przestępczą. Jestem ci wdzięczny. Nie wiadomo, czy pan Paweł M. właśnie nie chciałby podziękować tym, którzy obciążyli go wcześniej. Nie wiem, może to dla niego jakaś ulga była. Zrzuciła z niego ten ciężar. Wyzwolił się. No, w jakiś sposób pewnie tak. A skąd się biorą 60? No właśnie z braku człowieczeństwa. Ze złego traktowania. A jak zostać 60? Trzeba najpierw zostać przestępcą. To jest najgorsze, wiesz, to jest najgorsze, że ten system jest tak skonstruowany, że trzeba wyhodować przestępcę, żeby... Mieć co robić. No, żeby osiągnąć sukces procesowy i żeby ciągle cieszyć się tą wykrywalnością. Ale myślę, że jest też jakby pewien aspekt tej sprawy związany z taką bieżącą kontrolą operacyjną działalności przestępczej, przynajmniej w zakresie dotyczącym handlu narkotykami. Bo są takie historie w tym mieście, że ktoś przez 10 lat handlował, sprowadził 15 ton na przykład marihuany z Hiszpanii i nagle zostaje 60. No ja nie wierzę w to, żeby policjanci wcześniej o tym nie wiedzieli. To jest niemożliwe. No i co, jak on zostanie tą 60, to wybroni się z tego? No może się wyrok? Znaczy może wybronić się w taki sposób, że dostanie łagodny wyrok. No, w no, tym konkretnym przypadku, o którym myślę, tam jakiś wyrok był, ale chodzi o to, bo jakby skąd się biorą 60? No częściowo biorą się z tego, że policjanci wolą dla dużego wyniku obserwować przez dłuższy czas działalność przestępczą kogoś tam, niż likwidować w zarodku zło. Bo tak naprawdę wydaje mi się, hodują sobie rybkę. Być może naiwnej osobie wydawałoby się, że system jest tak skonstruowany, żeby dzieci w szkołach nie jadły narkotyków. Ale system wcale nie jest tak skonstruowany. System jest skonstruowany tak, żeby w szkołach dzieci jadły narkotyki. Właśnie moja córka mi opowiadała o tym, że w jej szkole działają. Jakby każdy wie, gdzie można kupić tego rodzaju substancje. A w naszej nie działały? No ja chodziłem w latach 80, to wiesz, narkomani to byli ci, co ze strzykawkami latali po mieście, także ja nie pamiętam tych czasów. No ja chodziłem w 90, ale już było. No to był zupełnie inny czas. Już było, nie? Już każdy wiedział, nikt nie robił. Może jest faktycznie tak, że jakby to cieli przy samym dole, to by się tak niektórzy goście nie rozpędzali, nie? Możliwe, ale wtedy też trudniej byłoby zrobić tą wykrywalność, wynik. Bo patrz, system jest skonstruowany w taki sposób, że policjant musi co jakiś czas, być może co miesiąc, wykazać się jakimiś wynikami. No i jak najłatwiej ten wynik osiągnąć? No, wiedzieć, kto sprzedaje. No i najlepiej takiego, kto sprzedaje, w jakichś takich większych ilościach nie łapać, tylko obserwować.
Ja mam takie sytuacje, że ludzie, którzy wychodzą po jakiejś tam stosunkowo niedługiej odsiadce, mają normalnie propozycje handlu składane przez policjantów. Oczywiście nie przypuszczam, żeby policjanci na tym zarabiali, ale propozycja jest taka, że ty sobie będziesz handlował, my raz na miesiąc kogoś sobie złapiemy z tych twoich klientów i wszyscy będą zadowoleni. I dzięki temu, wiesz, ktoś sobie tam funkcjonuje. Na końcu tego łańcucha pokarmowego moja Celina może sobie kupić nieco mefedronu albo marihuany, kiedy jest w złym humorze, a lekcje nie będą specjalnie interesujące. No ale kto jest temu winny? No policjant, minister sprawiedliwości, ale to nie tylko ten obecny, już nie chcę tak krytykować tego Zbigniewa. Każdoczesny minister sprawiedliwości, który dopuszcza do funkcjonowania tego systemu. Mnie to na początku w ogóle oburzało, ale któryś z prokuratorów mi wytłumaczył, że no jak inaczej tą wykrywalność zrobić? Musisz mieć tych, którzy sprzedają i których nie złapiesz, a dzięki temu złapiesz kolejnych. No dobra, ale załóżmy, że jakbyśmy postawili na tą edukację i no tak, i dzieci po prostu nie kupowałyby tych narkotyków, nie? To co? To co by ta policja miała robić? No to by były nieciekawe. Mi się wydaje, że jak człowiek kupuje narkotyki, to jest przejaw jego ciekawości świata. Ja bym to zalegalizował po prostu. No albo dawać popróbować pod kontrolą i już. No to znaczy nie, no dzieci nie mogą mieć narkotyków, bo im to szkodzi na głowę, także nie, to w ogóle nie ma co mówić o legalizowaniu środków odurzających, ale... A dlaczego ty nie wciągasz kokainy? Nie wiem. Mam sport. Gram w hokeja. Tam jest... To jest takie uzależnienie też. Nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nie? Dlaczego ludzie wciągają, biorą coś. Coś chyba może, wiesz, no nie wiem. Może słaba psychika albo coś. No nie, bo ciągle chcą mieć chyba ekscytację jakąś, którą trudno w tym kieracie życia codziennego osiągnąć. Ja po prostu mam świadomość tego, że życie nie jest usłane różami. I że cierpienie jest też procesem. Prawda? Ty przecież Prawda. Też cierpisz. Oczywiście. No nawet sąsiad cię ostatnio nakrzyczał na ciebie. No. Bolało? Policjant na mnie nakrzyczał wczoraj. Cały czas ktoś na mnie krzyczał. Czemu policjant na ciebie nakrzyczał? Policjant dlaczego wczoraj na mnie nakrzyczał? A bo chciałem na korytarzu porozmawiać z oskarżonym, a policjant uważał, że to jest niemożliwe. Ale wracając do tych środków, ja na przykład nie kupuję kokainy, dlatego że nie jest sprzedawana legalnie i nie można jej kupić w aptece. Albo w sklepie. No ale jakby była, to byś kupował? No raz bym kupił, żeby spróbować. To nie próbowałeś jeszcze? W życiu nie próbowałem kokainy. To jak to świat taki tutaj... Ale nie ma kokainy prawdziwej, Tomek, przecież na rynku. To wszystko jest jakiś towar przerzeniony, absolutnie bym nie kupił. Kiedyś słyszałem, że był taki przypadek, nie wiem, to ty opowiadałeś, że gdzieś tam wzięli komuś na i zbadali, co było w tym worku i nie znaleźli tam śladów kokainy. No mieliśmy taką sprawę, gdzie to Adam Wojtaszczyk, kolega, zaproponował, żeby zbadać tak zwaną kokainę i biegły stwierdził, że tam było 2% kokainy, a było bardzo dużo takiego środka do odrobaczenia zwierząt. No. I tutaj komunikat. Nie kupujcie dziwnych substancji w worku. Nie, ale gdyby to był produkt legalny, gdyby to był produkt, który byłby przebadany, to ja bym spróbował jak każdej innej substancji. Nie podoba mi się to. No ale Tomek, ale to przecież kokaina z farmakologicznego punktu widzenia nie jest środkiem straszniejszym od alkoholu. Ja na przykład w ogóle alkoholu nie piję, a są nawet prokuratorzy albo policjanci, którzy używają tej substancji. Więc cóż gorszego byłoby w tym, że ja bym sobie wciągnął coś do nosa. Albo natarł tym dziąsła. A mógłbyś podać nazwiska tych prokuratorów używających tej substancji? Którzy piją alkohol? Nie, tej drugiej. A kokainy to nie znam. Nie, myślę, że nikt, kto zapoznaje się z aktami spraw, to tak naprawdę nie kupiłby tej kokainy, która jest na rynku. Na nielegalnym rynku. No, ale legalnego nie ma. Jakie zagrożenia czyhają na 60? No żadne. To nie ma się co dziwić, że tyle ich jest. Nie, czyhają tak naprawdę zagrożenia procesowe, bo 60-tki się przecież mylą. Albo są tacy, którzy próbują coś ugrać i zatajają jednego na przykład z kluczowych swoich kontrahentów, bo wiedzą, że będą robili interesy, kiedy ich sprawa się zakończy. No i jeżeli to wyjdzie na jaw, to zgodnie z tym, co powiada Sąd Najwyższy, to nie można im nadzwyczajnie złagodzić kary, więc myślę, że to są zasadnicze zagrożenia 60-tek. W
pozostałym zakresie to myślę, że niczego się nie obawiają. Po prostu realizują swoją rolę i znikają gdzieś tam w czeluściach rzeczywistości. A na jakie korzyści może liczyć 60? No właśnie. Na wiele. Na przykład? No, na zwyczajne złagodzenie kary. A to prawda jest, że też dostają jakieś pieniądze? Pieniądze to możesz dostać nawet za to, że pójdziesz na policję i powiesz, że u Maćka Burdy w domu jest kilogram marihuany, wcześniej mi tam to podrzucisz i oni ci 2000 zapłacą za to, jak to u mnie znajdą. 2000? No, nie wiem, jakie tam są stawki, ale co do zasady płaci się konfidentom. Tak, możesz przez okno wrzucić. Nie, myślę, że na balkon. Jakiegoś suszy nie masz wrzucić. Balkon. No więc... nie, to jest... No dobra. Donosicielstwo jest płatne. To jest płatne donosicielstwo, tak jak Judasz dostał pieniądze za to, że wyjawił, Jezus. Jest jakiś cennik, waga? Nie, ja go nie znam, bo nigdy nie donosiłem za pieniądze. A to prawda, że jak raz w roku sprzedasz, to nie jesteś frajerem? Znaczy, że na koniec roku się kasuje? Nie słyszałem o tym, ale może ja tak jest. Raz na 2 lata, bo tak jest z punktami. Tak, że się kasuje. Raz na 2 ale lata. Ale kto ci kasuje? Gity. Nie, to nie słyszałem o tym. No ja słyszałem, że możesz sprzedawać i że jest... Nie, to jest znaczy, spoko już. Pieniądze są za współpracę operacyjną, a 60 to jest jednak ktoś, kto decyduje się na współpracę na protokół w większości przypadków, chociaż tak zdaje się, że tam jest taki spór, czy dałoby się zastosować 60 paragraf 4 w zamian za wyjawienie okoliczności w inny sposób niż procesowy, na przykład ujawnienie miejsca skrywania się osoby poszukiwanej. Czyli coś podobnego do tego, co zrobił Judasz. A tak a propos, to Judasz zdradził pocałunkiem. Jaka czuła forma zdrady. Możemy już coś mu zrobić znowu? Palenie Judaszka? Nie, bo... Judaszki? Naprawdę, to jest historia dwóch przyjaciół, a nie dwóch adwersarzy. Jezusa i Judasza. Nie te książek się naczytałeś. No ale nie, no... Wróćmy do tego, jakbym ci na przykład podrzucił ten wór, nie? No. No jakbyś z tego wybronił? Musiałyby być tam odciski twoje albo coś? To jest no do wybronienia? Czy no nie miałbyś wybroniłbym się, no dostałbym wyrok za to przecież, no jakbym się wybronił. Naprawdę? No musiałbym, no kto uwierzyłby mi w to, że miałem kilogram zioła w worze w domu? Nie zauważyłem tego, jak... No Gustaw przyniósł. Zapach. Z przedszkola. Placka to akurat. Ktoś włożył do placeczka. Mógłbym zrobić od razu awanturę. No Gustaw. Ale jest jakiś taki... Tyle razy mówiłem synowi, żeby nie przynosił narkotyków do domu. Jest jakiś taki cennik faktycznie, no i wiesz, gdzie jest waga tego donosicielstwa? Ja nie mam doświadczenia w rozliczeniach pomiędzy konfidentami tymi operacyjnymi, a policją. Na pewno są pieniądze płacone, no bo słyszałem o tym wielokrotnie. Mało tego, można w jakiś sposób oszukiwać, w tym sensie, że ci policjanci operacyjni... No miałem taką sprawę, z której wynikało, że próbują sprzedawać informacje, które nie były pozyskane od informatora, ale przypisywać je konkretnej osobie, która później dzieliła się pieniędzmi, ale to dawno temu. Nieistotne. 60, czyli taki współpracownik procesowy, przede wszystkim ma korzyść taką, że jest mu dobrze, bo krótko siedzi w więzieniu, albo w ogóle nie siedzi w więzieniu, bo ma karę w zawieszeniu. I to jest podstawowa korzyść z tego wszystkiego. No i nie jest stosowane tymczasowe aresztowanie. A to jest ważne, no bo jak jesteś tymczasowo aresztowany, to, no to jest ci źle. W dwójnasób. No w końcu nie wiem, jaki jest ten twój stosunek do współpracowników z organami ścigania. Dobry czy zły? Zły. Okej. Okay. A twój? Mój jest obojętny. Każdy jest kowalem swojego losu. No, znaczy mi też to w zasadzie, ale jest to niemoralne w pewien sposób. Nie, no jest to niemoralne. Nieetyczne, nawet jeżeli jest jakaś etyka wśród tych pseudogangusów, bo to nawet nie są gangusy, tylko pseudogangusy, to w ogóle jest dno dna dla mnie. No, ja w ogóle bym zlikwidował artykuł 60, paragraf 3 i 4, czyli ten, nazwijmy to w cudzysłowie, konfidencki fragment tego przepisu. I co byś zrobił?
No, oczekiwałbym, że policjanci będą sami z siebie tak skuteczni, że będą wykrywali. Tak na gorącym uczynku, żeby cię złapali. Nie, nie tylko na gorącym żeby uczynku. Żeby mnie na przykład złapali, jak podrzucam ci na balkon ten worek szóstki. Nie, ale uważam, że promowanie za to, że ktoś poszedł na współpracę, jest demoralizujące i dla tych, którzy idą na współpracę, bo oni właśnie popełniają przestępstwa w nadziei na to, że tak zrobią, albo planując, że tak zrobią, a z drugiej strony właśnie powoduje, że policjantom aż tak bardzo nie chce się ścigać. A poza tym oni mają teraz tak technologicznie wielkie możliwości wykrywania przestępstw i dokumentowania tego, że te 60-tki są niepotrzebne. To powoduje napięcia społeczne. No ale chyba już trochę ten Kraków po tych wszystkich masowych zamknięciach się trochę uspokoił, nie? Ja nie wiem, bo ja nie... No ale nie ma już takich jakichś rzeczy, że ktoś tam kogoś zmaczetował i tak dalej. Trochę to przycichło. Teraz wiem, że jest gazowanko. Strzelanie z czarnoprochowców chyba jest. No, ale też jest gazowanko i wrzucanie postów na Facebooka, że ci dojechali tamtych i tak dalej, nie? Ze zdjęciami, ze wszystkim. Czyli sami sobie tworzą dowody. Możliwe, ja nie śledzę tego, naprawdę. Nie podsyłają ci tutaj twoi... Nie śledzę, ale wiem, że weterani walk ulicznych strasznie śmieją się z tych młodych, którzy w kominiarkach siedzą pod komputerem. Kominiarstwo. Tak śmieją z tego, nie? Że są takimi wielkimi gangsterami, że na Facebooku wypisują jakieś tam... No właśnie o tym mówię, nie? Że teksty. Tam zdjęcia wrzucają jakieś tam i tam się afiszują. A co zrobić, gdy kolega, koleżanka zdecydują się na 60-tkę? Przypomnieć sobie, czy się nie siedziało w więzieniu w czasie, w którym się jest obciążonym. To jest najskuteczniejsza linia obrony. No bo 60-tka mówi, że... A jak nie siedziałeś, to co? No to masz problem, to musisz sprawdzić, czy kolega wtedy nie siedział. Bo tak naprawdę, śmiejemy się, ale wielki problem dla nas obrońców i dla ludzi pomówionych przez 60-tki wiąże się z tym, że jest stosunkowo niski standard weryfikacji tych zeznań, wyjaśnień, które są składane przez tych współpracowników w ramach artykułu 60. To znaczy, co do zasady daje się im wiarę. Jeżeli coś tam się potwierdzi, jakieś masz taki kandydat, jakieś swoje notatki z rozliczeniami, jeżeli ktoś potwierdzi jego wyjaśnienia, no to już bardzo ciężko jest się wybronić. I ma się spory problem. Bardzo ciężko jest wtedy wybrnąć z takiej sytuacji. Nie ma się co oszukiwać. Czasem lepiej wziąć wyrok za coś, czego się nie zrobiło, a mniejszy w ramach dobrowolnego poddania się karze, niż siedzieć wiele lat tylko dlatego, że się próbował uwalczyć. No dobra, a teraz wziąłbyś na sobie, przyznałbyś się do czegoś takiego, czego nie zrobiłeś? Nie, ale ja w ogóle tak myślę, że po pierwsze, jeżeli moja działa... się fajnie tak mówi z boku, nie? Że przychodzi do ciebie adwokat i mówi, ty weź się, przyznaj, nie wiem, tam zabiłeś kogoś albo zrobiłeś ciężki jakiś grzech i nie wiem, gwałt na przykład, nie? I co, przyznałbyś się do czegoś i żyłbyś z tym? Pośród tych więźniów i tak dalej? A to nie, to dlatego bym się nie przyznawał. Oczywiście, ale tu chodzi o inną sytuację. Kiedy coś tam robiłeś, a współpracownik policji, czy też współpracownik organów ścigania pomawia cię o znacznie większej ilości, to czasem warto powiedzieć, dobra, no przerzuciłem tonę, a nie pół, bo to i tak nie ma większego znaczenia i biorę jakąś tam karę. No, to jest, jak to się nazywa w tym? Dobrowolne poddanie się karze. To też jest w świecie więziennym nie jest... No nie jest. Nie jest dobrze postrzegane. Wiem. To tylko, że to bardzo utrudnia nam pracę. A w ogóle istnieją jeszcze te prawdziwe gity? Istnieją, no. No i z kim oni tam gadają? Jak tam wszyscy już, tam też jest wielki... Nie, istnieją. Istnieją uczciwi ludzie na marginesie społecznym. Naprawdę. Czyli dotrzymują słowa, jest szybniutko. Tak. Są uczciwie się rozliczają. No to by się zdarzyło, że się jakaś 60-tka nie rozliczyła? Ja miałem mało do czynienia, bo to jednak mimo wszystko są jednostkowe przypadki, ale nie, nigdy nie miałem takich problemów z osobą, która podjęła współpracę. Typowe wpadki 60-tek. Już mówiłem wcześniej. Mówiłem o tym, że mówiłem o przykładzie Wiesława. Wiesław, który... Czyli sobie wymyślają tak, nie wiadomo dlaczego. Tak, no właśnie, nie wiadomo dlaczego tak jest, ale to jest, to często się przytrafia. Ale to wynika prawdopodobnie z tego, że człowiek tak dobrze nie pamięta wszystkiego, no bo no, pamiętasz, co robiłeś miesiąc temu? A rok temu, dwa lata temu? Ja prowadzę dzienniczek zajęć. No to niektórzy też tak prowadzą, potem przychodzą z tym na komendę. Bo ja już wiem, no właśnie.
No i co? Jeszcze, i tam wszystko jest napisane. Mój podpis, jest data, wszystko. Zgadza się. Czy w przyrodzie istnieją sześćdziesiątki niewiarygodne? No, zdarzają się. Na czym to polega? Ta niewiarygodność 60. To znaczy, ja nigdy nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby jakiś kandydat na... nie tyle może kandydat, tylko osoba, która podjęła współpracę, została uznana generalnie za osobę niewiarygodną. To, bo to taki jest mit, nie? Zawsze się pytają ludzie, czy ktoś jest wiarygodny, jak to możliwe, żeby jedna osoba mogła spowodować, że ktoś dostanie za coś wyrok, że pomówienie jest wystarczające. No jest wystarczające. Zdarzają się właśnie wpadki, o których żeśmy mówili, że ktoś tam twierdzi, że popełniał przestępstwa, w tym czasie siedział w więzieniu, albo ten pomówiony siedział w więzieniu, albo był w ogóle za granicą. Więc to nie ma czegoś takiego jak współpracownik, przynajmniej ja nie spotkałem się z taką sytuacją, który okazałby się niewiarygodny w takim zakresie, że w ogóle odrzucono wszystkie relacje, które przedstawił. Natomiast to jest punktowe. I tu trzeba wrócić jeszcze do tego, co mówiliśmy wcześniej, bo istnieje takie silne przekonanie w społecznościach ludzi, którzy zajmują się działalnością nie do końca legalną, że przyznanie pewnych okoliczności, o których opowiedziała 60, to już jest koniec. To już w ogóle nie wolno tak robić. Infamia, potwierdził 60. I koniec przyjaźni. No to jest trochę tak, jak ty się interesujesz rycerzami, nie? Tak. No, tam pieśń o Rolandzie była, taki utwór kiedyś. I tam z tej pieśni o Rolandzie możesz się dowiedzieć, że jak Roland gdzieś tam był otoczony, to nie mógł zadąć wróg na pomoc, bo gdyby zadał wróg na pomoc, to by się okazało, że się boi. I musiał stricte przestrzegać tych reguł rycerskich, co prowadziło do idiotycznych rezultatów. No i tak samo niektórzy uważają, że przyznanie czegokolwiek, co powiedziała 60, to już powoduje, że nie jest się prawdziwym przestępcą i no, jest się wykluczonym ze społeczności. I to prowadzi również do idiotycznych rezultatów i nam utrudnia obronę. No, ja bardzo, bardzo cenię, mam takiego ukochanego klienta z Wieliczki, który kiedyś popełnił za moją namową taki tekst: kto chce, niech idzie w depek. I wszyscy, którzy chcieli, dobrowolnie poddali się karze, a myśmy się bronili. I on nie zważał na to, czy ktoś coś potwierdził, czy nie potwierdził. Po prostu twardo szedł przez ten proces, nie przejmując się tym, że nawet znane osoby w tym mieście dobrowolnie poddały się karze. No efekt był taki, że dostał wyższą karę, niż dostałby w DPK-u, ale przypisano mu udział w obrocie środkami odurzającymi w ilości 100 kg mniejszej niż proponował pierwotnie prokurator. Więc moralne zwycięstwo odniósł. Ale tu nie chodzi o to. Najbardziej chodzi mi o to, że on nie blokował swoich kolegów, tylko uczciwie im napisał: słuchajcie, zgadzam się na to, nie będę miał do was pretensji, róbcie co chcecie. I to jest postawa godna zachował szacunku. Zachował się jak trzeba. Zachował się jak trzeba w takim... W ich klimacie. No, znaczy, ja nie wiem, bo to jest tak, że nie możesz potwierdzić 60, chyba że wszyscy się zgodzą. No i ci, którzy się nie zgadzają, blokują racjonalną obronę. A zdarzyło ci się w ogóle pracować albo mieć jakąś 60 w ogóle... Osobę przypadkową totalnie, osobę w ogóle nie związana z żadnym jakimś środowiskiem i tak dalej, bo ja mam takie wrażenie, że to dotyczy właśnie zawsze ludzi gdzieś tam, którzy coś tam, albo się gdzieś tam przytulili, kogoś się kręcą, próbują, chcą być takimi bezpiecznymi gangsterami, albo coś. Generalnie ja nie słyszałem, żeby, nie wiem, no, normalny człowiek taki, który sobie chodzi i pracuje i tak dalej, miał jakieś takie problemy z tytułu, że ktoś go nagle pomówił. Miałeś takie akcje? No wydaje mi się, że w takich sprawach gospodarczych tak się czasem przytrafia. W tym sensie, ale to że... są ofiary tych wyłudzaczy, tak? No, o tym no tak, albo są ludzie, którzy zostali nieświadomie wykorzystani do różnych działań. Ale bo tam ja jest troszeczkę inaczej. Jesteś prezesem firmy, wydaje ci się, że wszystko jest w porządku, a firma bierze udział w karuzeli podatkowej i nagle okazało się, że wyłudziłeś 100 milionów nienależnego zwrotu VAT-u. No tak, ale to nie jesteś świadkiem koronnym, tylko jesteś po prostu ofiarą, nie? Idziesz no i tak, się bronisz. Ale może przyjść świadek koronny, może podjąć współpracę i powiedzieć, że absolutnie ty o wszystkim wiedziałeś i ty świadomie brałeś udział w tym
całym procederze, który zmierzał tylko i wyłącznie do tego, żeby uzyskać nienależny zwrot podatku. Więc to w ciężko. Takiej sytuacji jesteś ofiarą i to się przytrafia. No bo jesteś niby normalnym człowiekiem, który chodzi sobie do pracy od 9 do 18, jest prezesem firmy, handluje, ma bardzo dużo obroty i cieszy się z tego, a potem okazuje się, że wszystko wyglądało zupełnie inaczej. No jak... Nie, zdarzają się tak samo jak... No ale ja mam takie wrażenie czasami też, że to wiesz, no, że to wszystko... No ale to też nawet, nie to co mówisz, no to przecież... No widzisz też, jak jesteś takim prezesem i tak dalej, że coś to może nie zagrać, albo nie masz doświadczenia w ogóle w czymś takim, nie? No może jak tak ktoś jest, jak ktoś jest, ma jakieś doświadczenie i wchodzi w taką, jakąś taką dziwną propozycję, no to już od razu widzisz, że coś tu może śmierdzieć, nie? No, a są ludzie tak. też, ludzie, wiesz, ludzie, no generalnie my Polacy lubimy być okłamywani, nie? Znaczy nie lubimy dociekać prawdy, dlatego młotkami bijemy w Judasza. No to jest, wiesz, tutaj taki happy end. Czwartkowy, no przecież Wielki Czwartek. No. Polenie Judaszka, Judaszki, to podtrzymanie tradycji. No rozumiem, ale gdyby, no. gdyby chcieli, gdyby społeczeństwo nie było niemiłe, tylko chciało spojrzeć prawdzie w oczy, to by się przekonało, że Judasz jest ich wielkim przyjacielem. Gdyby społeczeństwo chciało spojrzeć prawdzie w oczy, to na przykład nie jeździłoby do Niemiec kupować samochodu z wiarą, że ten samochód tam czekał na niego od 15 lat i Niemiec nim jeździł do weterynarza tym z Golfem trójeczką i tutaj jest ładny taki wyczyszczony, ale od Turka kupiony, bo Turkowi sprzedał. No. Wiem, i z cofniętym licznikiem na 70 tysięcy. A kod Niemca tylko 3 razy był chory w tym czasie. Był dobrym niemieckim kotem. No, generalnie to autko stało tam w garażu i Niemiec czyścił. Dlatego, żeby Polak po 15 latach kupił. No. No nie, bo to znowu jest problem dowodowy, wiesz, czy konkretna osoba mogła nie mieć świadomości. Przy takich prostych sprawach, jak obrót narkotykami, no to wiadomo, że każdy wiedział, co się dzieje, ale przy właśnie takich sytuacjach, gdzie ktoś popatrz, masz firmę, która handluje paliwem. Jesteś zatrudniony jako człowiek, który ma pozyskiwać końcowych odbiorców. Skąd ty wiesz, że ta firma, w której pracujesz, kupuje od znikającego podatnika? No teraz ten proceder już został powstrzymany, ale to nie w wyniku działań organów ścigania konstrukcji podatkowej. Natomiast może się przytrafić, że taka osoba jest też oskarżona o udział w tym całym procederze, nie? Bo jest ciąg podmiotów, które przekazuje sobie to paliwo i gdzieś na początku jest zatruty owoc. Ktoś, kto to nabył z zagranicy, nie odprowadza podatku. Dzięki temu to paliwo jest tańsze. I w jaki sposób ten na końcu tego, zwykły pracownik firmy, która jest na końcu tego łańcucha, miał się zorientować, jeżeli mu nikt nie powiedział, że uczestniczy w działaniach przestępczych? Normalnie, powinieneś na policję. No ale jak się miał zorientować? Zapytać się, czy jest okej. Że ma tu takiego pana, jeździ, zmienia fury co miesiąc i w ogóle. No ale może był właściciel bogaty z domu. Nie po to rząd wymyślił taki zawód sygnalista, hejnalista. Wiem. No, to już wiesz po co. No tak, żeby sygnalizować takie sytuacje. Żeby sygnalizować takie akcje. No i nie byłoby tego. To znowu tak jak z tymi narkotykami w szkole. No, trzeba to widzisz... Od razu, jakby taki sygnalista zasygnalizował, to by go już nie byłoby sprawy. Ale ja bym nie chciał, żeby moja córka wstała i proszę pani, bo Stefan sprzedaje narkotyki. Znowu. No widzisz, no. Jaki świat mamy. Myślę, że reakcja byłaby nie mów nikomu. W ogóle jaka jest różnica między sygnalistą a hejnalistą? Nie wiem. Nie dociekałem tego. Nie mam pojęcia. No to słuchaj, jakiś na sam koniec jakaś, na sam koniec jakaś to sobie... ciekawa anegdota dla 60-tych, dla 60-tych jakiś przekaz? Nie, no na sam dobra, koniec... Jakiś dobry przekaz, pozytywny przekaz dla tych za murami i tych, co są jeszcze przed murami. Ale nie, na sam koniec to sobie jeszcze powiedzmy, co byśmy powiedzieli w sytuacji, gdy, bo wszyscy nie lubią tych 60-tych, śpiewają piosenki o tym, że 60-tki są złe, mają tatuaże, mają napisy na murach. Zakaz wjazdu, tak. No. A w ogóle są 60-tki... Jak teraz słyszę, że są dwie 60-tki, nie? Że dwa oboce się zrobiły, że ci właśnie z potwierdzeniem i bez i w ogóle.
No, może w jakichś lokalnych grupach tak się je wyróżnia, ale no, no nieważne. No jest straszne, śmieszne to jest. Ale, bo wszyscy krytykują, to znaczy dużo ludzi krytykuje tą instytucję, ja w sumie też krytykuję, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że taka 60 przyczynia się do ujawnienia, no nie wiem, no jakichś spraw pedofilskich, wiesz, takich rzeczy, które budzą wielki sprzeciw. No i co powiemy o takiej 60? Jest okej. No. Normalnie. Czyli to jest jak z Judaszem, niejednoznaczne. Każda 60 niesie w sobie element. Tu serduszko ci mówi, co trzeba zrobić. No i już wiesz, widzisz. Nie musisz szukać odpowiedzi, ty za dużo drążysz. No, każda czyli tu serduszka trzeba słuchać. Ostateczny przekaz jest taki, że każda 60 jest po części Jezusem, a po części Judaszem. No element dobra i zła. Yin-yang. No. Nie mamy chyba, bo i tak nikt nie ogląda nas za murami, więc nie mamy chyba. Zdziwiłbyś się. Tak? A mam informację, że tam sobie przekazują na płytach CD i sobie oglądają na DVD. No to może odcinek z tobą to też puścimy tam. To lekkiego siedzenia życzymy oczywiście. To jest ciężkie? No czasem się siedzi dobrze, czasem się siedzi źle. No Marek Chłasko mówił, że to nie jest złe miejsce, jeżeli odpowiednio do tego podejść. Jak masz wszystko poukładane w głowie, to w więzieniu też sobie poradzisz. No ale chyba nie rosyjskim. Tam jest inne więzienie. No pewnie tak. Ja nie wiem, nie mam żadnych relacji stamtąd. No, najlepsze więzienie w Europie to Norwegia. No słyszałem, że w Hiszpanii też bardzo dobrze się siedzi. Nie tam, wiem, ile tam mają 60. Ale ja słyszałem, że jak jest lato, to na przykład i zależy gdzie, w jakim tam obiekcie jesteś, to że jest gorąco i duszno. No, widzisz. No nic. W każdym razie liczmy na to, że kiedyś ostatnia 60 strzeźnie, a przepis zostanie usunięty z kodeksu karnego. I będzie normalnie. I państwo nie będzie kusiło. I będzie jak trzeba. Tak. To co, życzymy wesołych świąt. Oczywiście. I myślcie ciepło o Judaszu. No tak go wybronili, że ja już nie mogę nic... Ja mogę tylko przeczytać, no sam koniec, żeby jeszcze było, nie? Odnośnie tego palenia Judasza, że jest uznawane przez etnografów za najbardziej wyróżniający Podkarpacie zwyczaj wielkanocny. Myśmy z mamą tego nie robili. No, bo ty się w innych okolicznościach wychowałeś. Ale może spróbujemy. Byśmy połączyli, paliłeś marzannę? Paliłem, no. No a teraz z dziećmi. A nie, to teraz nie, bo no wydaje mi się to barbarzyńskie bardzo. Marzannę i Judaszka byśmy przy okazji. Nie, tak w miarę upływu czasu coraz bardziej stronię od agresji, więc całkowicie się spacyfikowałem. I tego ci brakuje właśnie w naszej grze. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Macieju. Do widzenia, do zobaczenia. Życzymy wesołych świąt. Wesołych świąt. Miłego oglądania.